Cześć, z tej strony Jarek Włodek ze sklepu internetowego juchcik.pl. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wytłoczyć prosty wzór. Będzie to wzór wzięty z naszego wzornika. Weźmy sobie konkretnie tą czaszkę z oplecionym wężem. Wybrałem ten wzór, ponieważ nie jest on jakimś banalnym wzorem, ale z drugiej strony wbrew temu, jak to wszystko wygląda, robi się go bardzo prosto i wydaje mi się, że jest całkiem niezłym wzorem do tego, żeby zacząć. Ok, z tego wzornika bierzemy sobie nasze tworzywo z naniesionymi liniami. Na uprzednio przygotowaną skórę, czyli zmoczoną i taka, która już po prostu odeschła, taka, która jest gotowa do tłoczeń, nanosimy sobie wzornik. No i oczywiście uważamy, żeby ten nasz wzór, kiedy go przykładamy i będziemy odciskać, żeby przypadkowo też nie odcisnąć jakiegoś innego wzornika. I za pomocą tutaj woodstrikera bierzemy i odciskamy. Robimy to dokładnie w taki sposób, żeby każda linia była widoczna. Jednocześnie właśnie uważamy, żeby nie zahaczyć o inne linie z innych wzorników. Ok, więc mamy już przygotowany wzór, który w tym momencie będziemy mogli naciąć swivel knife'em. To już nie będzie nam potrzebne. Wybrałem tutaj swivel knife i założyłem końcówkę tą mniejszą i skośną. Będzie ona pomocna przy nacinaniu tych bardziej szczegółowych linii. Ok, pamiętajmy, żeby skóra, na której pracujemy, była cały czas wilgotna. Przykładamy i nacinamy dokładnie te linie, które przed momentem nam się pojawiły. Oczywiście nie nacinamy ich zbyt mocno, tak aby nie przeciąć skóry. Tak wygląda nasz wzór po nacięciu wszystkich linii. Jak widzicie, te wszystkie linie się nam w tym momencie uwidoczniły. I jest to kolejny etap do tłoczenia. W tym momencie będziemy robić tutaj bewelerem, tłoczyć głównie te linie zewnętrzne, odcinające nam nasz wzór od tła. Żeby sprawdzić sobie, jaki jest tutaj zalecany, zerkamy sobie na nasz wykrój i dobieramy odpowiednie narzędzie. Pamiętajmy, że cały czas ta skóra musi być zmoczona, także ją sobie jeszcze teraz przygotuję i zacznę tłoczyć. To, co jest ważne, jeżeli skóra będzie Wam przysychać w trakcie pracy, a na pewno tak będzie, będziecie musieli ją potem jeszcze raz zwilżyć,
nie zwilżacie tylko tego kawałka, na którym pracujecie, tylko całość. Jeżeli byście zwilżyli tylko ten fragment, na którym pracujecie, on później będzie ciemniejszy, będzie to się to odcinało o 1-2 tony, będzie ciemniejszy ten fragment. Także zawsze zwilżamy całość skóry. Jest, poczekamy. Przygotujemy sobie beweler. Jest to duży beweler, w tym momencie tutaj używam B702. Biorę sobie też pobijak i zaczynamy robotę. Jeszcze jedna ważna rzecz, kiedy będziecie wybijać, i to tyczy się praktycznie każdego wybijaka, nie dociskamy, uderzamy, zmieniamy, dociskamy, tylko staramy się utrzymywać stempel milimetr nad skórą i po prostu uderzać. Pozwala to na osiągnięcie po prostu lepszych efektów. Ok, zaczynamy. Tak, i w ten sposób zrobimy wszystkie linie na zewnątrz. Oczywiście tutaj przy łbie będziemy musieli posiłkować się innym bewelerem, ale to zobaczycie później. OK. Tak wygląda nasz wzór po zgrubnym zastosowaniu bewelera. Jak widzicie, on już się tutaj całkiem fajnie odcina od tła. Gdzie się udało, to też tutaj przy pysku zastosowałem, natomiast całość tutaj tego języka i tutaj przy zębie użyję mniejszego bewelera. Tym samym bewelerem też pocieniuję tutaj część tych linii. Ok. Zaczniemy sobie od węża. Tak wygląda nasz wzór po zastosowaniu mniejszego, tego dokładnego bewelera. Tak jak mówiłem, tutaj dokończyliśmy łeb węża. Troszkę tutaj zaznaczyliśmy niektóre fragmenty. Tak samo jak w czaszce, niektóre fragmenty bardziej po prostu wyciągnęliśmy tym bewelerem. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego wybijaka i zrobimy za pomocą tego wybijaka powiedzmy elementy tła, które są tutaj widoczne, czyli tutaj nos i tutaj. Ok. Zaczniemy sobie od największego elementu, czyli tutaj przy żuchwie.
Tak wygląda nasz wzór po zastosowaniu wybijaków z tych stępli do tła. Jak widzicie, pojawiły nam się tutaj już jakby takie teksturowanie, które później będzie to bardzo fajnie wyglądało, czy to po malowaniu, czy to tylko nawet po nałożeniu żelów antykujących. Ono będzie nam bardzo fajnie robiło dodatkowy efekt 3D. Ok, w tym momencie odłożymy sobie wybijaki, stemple i weźmiemy sobie łyżeczkę modelującą. I tą łyżeczką modelującą dokończymy modelowanie naszego wzoru i zaczniemy sobie od poprawienia sobie tych linii między wężem a czaszką i później będziemy schodzić na dół, poprawiając sobie wszystko, całość resztę. Ok. W odróżnieniu od stempli, łyżeczką modelującą po prostu sobie przejeżdżamy. Tutaj już nic nie używamy pobijaka. Po prostu dociskamy tam, gdzie czujemy, że to powinno być. Ok, skończyliśmy kolejny etap, czyli modelowanie, znaczy wykończenie łyżeczką modelującą i nasz wzór jest już praktycznie gotowy. Właściwie teoretycznie moglibyśmy zostawić tutaj, ale ten wąż wyglądałby zdecydowanie za płasko, dlatego za pomocą swivel knife'a dorobimy mu łuski. Czyli w tym momencie będziemy robić takie cięcia dekoracyjne, zdecydowanie lżejsze cięcia niż wcześniej, kiedy nacieraliśmy tą skórę pod tłoczenie. To ma jedynie zaznaczyć, stworzyć jak gdyby teksturę łuski węża. Ok. I tutaj po prostu za pomocą tego nożyka będziemy nacinać w jedną stronę, potem w drugą stronę, tak aby stworzyć sobie tutaj ten efekt łuski. Chcielibyśmy uzyskać efekt mniej więcej taki jak tutaj. Oczywiście te łuski możemy sobie zrobić mniejsze, większe, to już od nas zależy. Pamiętajmy jednak, żeby zbyt mocno tego nie nacinać. Ok, zrobiliśmy te łuski tutaj zrobiłem trochę większe, możecie je zrobić mniejsze, jeżeli byście się przyjrzeli temu samemu wzorowi, który zrobiłem wcześniej, pomalowałem, to te łuski są tutaj naprawdę drobne, ale to od Was już zależy, jak duże te łuski chcecie. Nasz wzór tutaj jest praktycznie gotowy. Jedyne co zostaje, to w tym momencie oczywiście, żeby skóra sobie wyschła odpowiednio, najlepiej to zostawić na noc. Później można malować, można sobie całość jak gdyby też zabarwić żelami antykującymi, które nam jeszcze to wszystko podbiją.
No ja tutaj przygotowałem wcześniej malowanie, w którym pierwsze jakieś takie moje większe malowanie, jeżeli chodzi o wzory i farby akrylowe. No tutaj użyłem akurat farb akrylowych od Fibinxa. Efekt jest moim zdaniem naprawdę fajny. I przede wszystkim to, co chciałbym Wam tutaj podkreślić, jest to prosta sprawa, nie zajmuje zbyt dużo czasu i wydaje mi się, że dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się tłoczyć, tłoczenie przy pomocy właśnie tych wzorników to naprawdę bardzo, bardzo dobra opcja. Dzięki serdeczne za to, że obejrzeliście ten film. Zapraszam do komentowania, zadawania nam pytań. Jeżeli uważacie, że ten film był fajny, też prosimy o łapkę w górę, a jeżeli uważacie, że ten film przyda się Waszym znajomym, którzy gdzieś tam wspominali o tym, że chcieliby zacząć tłoczyć, ale za bardzo nie wiedzą, jak się do tego zająć, to też polecam, żebyście im podrzucili. Myślę, że będą zainteresowani. Dzięki serdeczne, życzę Wam miłego dnia, no i przede wszystkim życzę Wam naprawdę super efektów i super projektów. Dzięki, do zobaczenia, hej!